Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna nie tylko kontroluje, ale i edukuje. Jesteśmy jako inspekcja sanitarna nie tylko od kontroli, ale również od wszelkiego doradztwa wszystkim, co przyczyni się do poprawy zdrowia. O tym przekonały się wszystkie osoby, które wzięły udział w drzwiach otwartych, podczas których można było zapoznać się z pracą poszczególnych sekcji sanepidu. Pracownicy udzielali porad w zakresie produkcji żywności w warunkach domowych, profilaktyki chorób, informacji o szczepieniach, a także, co szczególnie ważne teraz, porad w zakresie grzybobrania oraz chorób odkleszczowych i ochrony przed kleszczami. Uczono też, jak czytać etykiety kosmetyków. Odwiedzający mogli także zobaczyć podłoża mikrobiologiczne wykorzystywane do badań laboratoryjnych, poznać plan higieny obowiązujący salony kosmetyczne czy gabinety fizjoterapii, dowiedzieć się, jak krok po kroku założyć działalność wymagającą kontroli sanepidu i, co ciekawe, zobaczyć, jak wiele bakterii znajduje się na przedmiotach codziennego użytku, jak telefony komórkowe, i zbadać smokolizerem zawartość nikotyny w wydychanym powietrzu.